Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku Just Cause. Powracamy sobie z ogólnym celem w tym odcinku robienia rozpierduchy. Właśnie, robienia rozpierduchy, niekoniecznie nawet robienia jakichkolwiek misji. Ponieważ jak mi już powiedzieliście, poinformowaliście mnie, idiotę, że tak naprawdę już w tej chwili świat stoi przede mną otworem. Mogę robić co mi się żywnie podoba, dlatego mogę też oczywiście zacząć wszystko rozpierdalać. Tak więc mamy tutaj jakieś miasteczko, które możemy spokojnie uwolnić, tylko najpierw muszę to oczywiście rozpierdolić wszystko, co się tutaj znajduje. O, jak pięknie, weźmy mu nóżki, rozpierdzielmy. Nie przyczepiłem go chyba jakieś drzewo, nie jestem pewien. Drugą nóżkę złapiemy tutaj i drugą tam przyciągniemy. Oj. I chuj, nie udało się. Dobra, trudno, to spróbujemy inaczej. Złączymy jego części ze sobą. Penis też się nie udało. Dobra, to go najzwyczajniej w świecie przyciągniemy w większej ilości punktów kontrolnych do ziemi. No nie wierzę, kurwa. Nie chcesz dać się zniszczyć, panie Bombel. Teraz, do tyłu. Może jak będzie siła dwóch linek połączonych w jedno, to będzie to lepiej działało? Not sure. I zniszczono pomnik, ojej. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy w takim razie w tym naszym ukochanym, cudownym miasteczku do rozwalenia? Mamy to, możemy to oczywiście ściągnąć chyba, da radę? Da radę! Już nas chyba nie lubią tutaj, takie mam jakieś delikatne wrażenie. No, wzywają posiłki. I wezwali posiłki, no to będzie ciekawie. Oj tam, będzie dobrze. To możemy rozpierdzielić, rozwaliło się? Nie rozwaliło się, dobra, jebać, to po prostu będziemy strzelać. Co do mnie napierdala? Helikopter jakiś? Nie. Żadnego helikoptera. Dobra, jolo, no to lecimy w takim razie na drugą stronę. Zostawcie mnie w spokoju. Ja wiem, że właśnie mówiłem co innego, żebyście się ze mną napierdalali, ale tak naprawdę to zostawcie mnie w spokoju. Jebać te wasze konstrukcje! I nic nie chce się rozwalać. Ta linka jest bezużyteczna! Wzywają kolejne posiłki, skurwysyny! Niech giną! A nie wzywają, kurwa, posiłki. Co my tutaj jeszcze mamy? Uwolnimy to miasteczko, trzeba będzie flagę wznieść, to zrobić, tamto. No dobra, przyczepmy to tutaj. Jej, billboard zniszczony. Jeszcze mamy gdzieś jeden billboard, jeszcze parę rzeczy mamy tutaj generalnie do rozwalenia. Zobaczymy, jak uda mi się to zrobić. Dam radę tam, markery tam mamy, transportier, marker, to mamy talerz satelitarny. Dobra, to zróbmy tak, przelećmy sobie tutaj na drugą stronę, bo tam może być coś ciekawego, poza oczywiście tym diszem satelitarnym. Yeah, pięknie, proszę bardzo, latanie to jest sposób na zwycięstwo. Latasz, wygrywasz. Wow, o, to jestem chyba w trochę chujowej pozycji, to nie jest jakaś ich baza? Nie, chyba nie. Nie jestem pewien do końca. To mogę to pociągnąć? Nie, to wszystko się rozciąga, to jest przeciwnik! Kurwa, gościu miał na mnie wyjebane totalnie. Jak większość tutaj, szczerze mówiąc, przeciwników ma na mnie wyjebane. Dobra, generator nie żyje, to w takim razie generator już mnie nie interesuje. Lecimy przed siebie. Rozpierdol, to mi się podoba. Co jeszcze tutaj mamy? Billboard, cela więzienna, wezwanie rebeliantów, spoko loko. Gdzie ten jeszcze jeden billboard? To jest moje? Mój helikopter czy przeciwnicy? Chyba przeciwnicy, to go sobie weźmy oczywiście. Proszę was. No, to ostatni billboard chyba nie będzie problemem, jak tylko go gdzieś tutaj zlokalizuję. Gdzieś na wejściach zwykle są te billboardy, nie? Zobaczmy gdzieś tutaj, o, mamy billboard. Żegnaj, billboardzie. Hadong! Yeah! Dobra, coś jeszcze mogę tutaj rozpierdolić. Mogę generalnie mordować jak chcę niewinnych ludzi. To jest takie trochę dziwne w tej grze. Nie wiem, to trochę, no chyba nie powinien Rico tego robić, ale co ja tam kurwa wiem o walkach? Nic. Mogę co najwyżej wszystkich mordować, kogo mi się podoba. Nie będę narzekał. Tak jest! Stacja benzynowa, kurwa, wzywają posiłki. Chuj! I wezwali, jeszcze większy rozgłos, to mi nie pomoże. Tu jest ich baza, tutaj mogę coś zrobić, siej spustoszenie. No właśnie, cela więzienna, rebelianci, tutaj muszę coś porobić, co? Dobra, okej, spoko loko. Zrzućmy się tutaj na dół, tylko tak, żeby mnie kurwa nic nie zabiło. Tu, kurwa, przeciwnicy! Pomocy, nie chcę mieć tu przeciwników 15 przy sobie. A trochę nie trafiłem, jeżeli nie chciałem tego robić, dobra. Włamie się, zdążę? Kurwa, no postrzelił mnie ktoś w ostatniej chwili.
Jezus Maria, ile ich tu jest, pomocy. O, helikopter, to nieprzyjemnie. Przejmę cię, bycz. O, kurwa! Nie przejmę go, bycz. Ale teraz spróbuję przejąć go, bycz. Tylko muszę się ustawić odpowiednio. No dobra, come at me, bro. Yo, mam cię. Haha, ojej. Dobra, spójrz za siebie, to mi niepotrzebne. Na pewno potrzebne mi jest zamordowanie tych wszystkich frajerów, którzy tutaj są. Tylko muszę troszeczkę wycofać, scelować w dół i pięknie i siejemy zniszczenie na ziemię. To mi się podoba. Trochę nie trafiam, kurwa! Nie! Abort! Abort the mission! Kurwa, snajperzy, jacyś pojebań. Dobra, wingsuit, YOLO! O, teraz tak i do góry i chuj! I zaraz mnie zabiją. Dobra, inaczej, kurwa, inaczej, pomocy! Bardzo źle! Tutaj się schowaj, Riku. Schowajmy się na chwilę. Przemyślmy tą sytuację. Bardzo dużo się dzieje niezgodnie z moim planem. Tutaj się chcę przenieść. O, może nie będę non-stop rozkładał tego całego paraszuta, bo to niekoniecznie jest takie dobre rozwiązanie. Przyciągnijmy się do tego kolegi. Niczego się nie spodziewa. Idealnie. Rekord osobisty, człowiek w ciągarkę. Największy dyskans przebyty. Aha, to bullshitowe wyzwania. Wow, panowie! Co tu się odpierdala? Jeszcze więcej was jest? Nie, to hakujemy. Nie wiem co to chyba cela więzienna rebeliantów jest. Będzie wsparcie jakieś. Dobra, nie, jedna cela więzienna. Tam jeszcze u góry coś się chyba znajduje. Mam chyba drugą celę więzienną, nie jestem pewien, ale zaraz miasteczko będzie przejęte. Wy się nic nie bójcie o moje umiejętności. O, siema. Nie wiem kim on jest, ale siema. O, kurwa! Nie, grenady, strzelanie, kurwa. Nie mam granatów, to trochę gorzej. Dzień dobry, padong. I do tych strzelamy, patrzcie jaka piękna akcja, ten żyje? Tak, niestety przyciągnięcie się do nich ich nie zabija. Niestety, czy może stety, jakby się przyciągnięcie do nich ich zabijało, to było cienko. Kulka za kulką, dalej do mnie napierdalają, Boże. Ile was tam mają, w chuj. Trafiam. Dobra, ostatnia rzecz. Nie, gdzie jest ta ostatnia rzecz? Aha, tam muszę bramę utworzyć. Dobra, to YOLO, poruszałbym się szybciej. Kurwa, cała prędkość poruszania się w tej grze opiewa wokół używania linki i spadochronu. Ja bym chciał generalnie móc też mieć opcje jakieś inne. Do widzenia! A, o chuj! To się nie udało. No, nie, to się nie uda. Do góry! Lecę, bo chcę, lecę, bo budynek zatrzyma mnie i gówno. Do góry? I dałem radę. Jezu, jak ta gra jest dziwacznie skonstruowana. Tak wiecie, tak tu się kurwa nie złapie, tam nie wejdzie, tutaj coś tam, coś tam. Ale wznosimy flagę. Miejscówka przejęta. Tutaj te wszystkie miejscówki, które możemy przejmować, dzielą się na miasteczka, są też oczywiście jakieś bazy wojskowe i tak dalej. W każdej trzeba robić inne rzeczy. Tutaj trzeba było porozpierdalać tam parę rzeczy takich związanych z kontrabandą, potem wznieść flagę. W innych znowuż lokalizacjach trzeba robić inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy coś odblokowane, jakiś garaż. Tu mamy kolejne miasteczko. Vlakos. Co się znajduje w Vlakos? Albę uwolniłem. Mamy też Sima Leon Silos, to jest tutaj chyba to tak, Sima Leon Silos. Mamy też kolejne miasteczko i kolejne miasteczko, to są dwa brakujące miasteczka. Mamy też jakieś dwie małe bazy wojskowe, gdzie one będą? Tutaj i tutaj. Trzeba tak strzelać w sumie, co jest gdzie i dopiero wtedy, powiedzmy, misję damy radę jakieś wykonać. Chodźmy do tego miasteczka jeszcze raz. Szybką podróż mogę zrobić? Nie, szybka podróż, beach please. Ja się mam poruszać szybką podróżą z moimi umiejętnościami posługiwania się wingsuitem? Chyba sobie kpio! Może już nie będę mówił nic o moich umiejętnościach, kurwa! Dobra, wejdziemy w tryb wingsuita inaczej. Ho! Tak! No, a kurwa, kto to zrobił? No właśnie. No, ja bym powiedział, że głównie to ja, ale dobra, niech jej będzie, że Riko i rebelianci, niewielki tam udział rebeliantów widziałem, ale już niech jej będzie, niech to połechta jakieś jej tam, powiedzmy, chęci i na zapędy. Dobra, gdzie ja kurwa jestem? O Jezus, ile czerwonych światełek, tyle rzeczy do zniszczenia. Ustawmy się tutaj, no i co? No i zaczynamy. Tego kolegę mogę zlikwidować w taki właśnie fajny sposób. Mogę tym rzucić?
To jest moje pytanie. Nie chciałem tego robić. Ja wiem, że ja mogę to zrobić, ale nie chcę tego robić. Wejdźmy z powrotem. Czy ja mogę tym gównem rzucić? Chcę tym rzucić. Aha, nie. To mogę tylko przyłożyć, kiedy jestem obok, co? Dobra, ustawmy je obok siebie. Fajnie. To teraz się przesuńmy w inne miejsce i podłóżmy jeszcze jedną bombę gdzie indziej. Ponieważ tak też się da. Podłóżmy to tutaj. On tutaj pierdoli, pierdoli. Co to w ogóle jest? Wyłącz urządzenie nasłuchowe. Dezaktywuj skanery nasłuchowe. O! Co to kurde za motyw śmieszny? Dobra, mamy kolejny. Wyłączmy go. Ty, to jest ciekawa rzecz. Gdzie jeszcze te kurwa skanery? No skacz, kutasie jeden. Ty, to lećmy. Spróbujmy je dezaktywować. Ciekaw jestem, jaki będzie efekt generalny, bo nie jestem pewien, nie wiem nawet. No, no, no. Zwieź zadymy. Jakiej kurwa zadymy? Żadnej zadymy nie ma. Hopaj! Kurwa, 30 sekund jeszcze, co? Chyba zdążę. Taką mam nadzieję, że zdążę. Trochę chyba nie po kolei to robię. Zobaczymy, co zrobi dezaktywacja tych skanerów. Jest! A, okej. Czyli to jest tak zwana większa miejscowość, co? No dobra. Tamci przeciwnicy pokonaj, ale czemu tak specjalnie ich zaznacza, że pokonaj akurat tych? Not sure. Dobra, chyba mnie nie widać. Patrz, jak pięknie pomnik zniszczony. I ludzie nawet nie wiedzą, że ja to zrobiłem, chyba. Spróbujmy teraz chwycić głośnik. Przyciągnąć go do tego. Pięknie. Patrzcie, ja to niszczę i oni w ogóle nie mają pojęcia, że ja to niszczę. Jakim geniuszem trzeba być, żeby zrobić takie coś? Tam kogoś pierdolnąłem. Nie, dobra, mamy już jakąś gwiazdkę. Dobra, to jebać was. Rozpętajmy jakieś małe piekiełko. Dobre jest to, że jak kogoś, wiecie, pierdolniemy, to on przestaje do nas strzelać. Kapitana, aha, dobra, czyli to też jest jedna z tych, powiedzmy, wymagań uwolniania wiosek, tak mi się wydaje. Dobra, stracono z oczu, fajnie, poziom zadymy zatem zmaleje. Te, panienki, kurwa, co wy mi tu robicie? Muszę być stracony z oczu jak najwięcej, żeby mnie nie widziały, chuje. Dobra, postrzelajmy do tego w takim razie, to zaraz się zniszczy. Jo, no, 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 panie, no, kurwa, nic, nie mogę się wykręcić. Szczekaczko, umieraj! Okej, szczekaczka rozwalona, co jeszcze? Jeszcze parę fajnych rzeczy tutaj mamy, świecących się na czerwono, tylko nie jestem pewien, co to będą za rzeczy. Ale dobra, ta miejscowość jest całkiem spora, to nie, to po prostu pochodźmy i poszukajmy. To. Mogę go też chwycić i generalnie przyciągnąć w tej chwili, on się sam z siebie chyba rozjebie. Nie? Dało radę? Nie do końca. A pięknie, szczekaczka zniszczona. Dobra, jeszcze tam są jakieś zbiorniki, wieża, takie coś, ha. Myślę, że już nadszedł czas, żeby się do tamtej bazy przenieść, tak więc jedźmy tam. Mam jeszcze jakieś te bomby, ja mam ich w ogóle skończoną ilość, nieskończoną, nie jestem pewien. Podjedźmy sobie tutaj na razie. Władzę w pobliżu, no shit. Tu muszę coś zhakować oczywiście, standardowo. To i jeszcze kurwa raz. Za daleko, jak to za daleko? O teraz, proszę bardzo. Nie wiem, czy ja nie mam ich nieskończoności. To by było ciekawe. Podłączmy się do tego jeszcze. Tutaj chcę podłożyć jeszcze jedno, jak profesjonalny kurwa gracz. Teraz się tu odsuniemy i zdetonujemy jedno i drugie. Hadon! Zbiornik paliwa, to zniszczone, pięknie. Ludzi muszę tutaj teraz pouwalniać ewidentnie. Tutaj oczywiście przyszli jacyś koledzy. Kurwa mać, no prosto do mnie wychodzą. Jak pech to pech. Wow, panowie, wszystko wybucha. Kurwa macież. Zdążę coś zhakować, dobra, szybko. Hakuj, liczę na twoje umiejętności hakerskie. Ryko, czy Riko połyko? Takie kurwa śmieszne, amunicja mi się kończy, będę musiał broń wymienić. Ale może zdążę jeszcze coś działać, o kurwa, no nie w tej chwili. A, ta broń też jest całkiem fajna, dobra, teraz szybko hakuj. Będzie hakowanie z głowy. Coś tam sobie jeszcze kliknę, coś jeszcze muszę gdzieś rozpierdolić. Nie wiem gdzie, powinno mi się zaznaczyć chyba, tutaj gdzieś zaraz obok. Generator, a tak, rzeczywiście, to jest kurwa generator przecież. Dobra, tutaj biegają jacyś goście, których uwolniłem. No leć, Riko, leć, kurwa. Dobra. Chopper support, to mi się nie podoba zdecydowanie. Chopper support nie brzmi nieźle. Mam przecież, kurde, to, zapomniałem o tym. Panie chopper support, kurwa. Pogadamy inaczej zaraz. Wsiadam,
O, dzień dobry. Dobra, jeszcze muszę tylko wezwać rebeliantów i poza tym będzie sprawa załatwiona. Minigun, minigun, minigun was zniszczy. Minigun, minigun. Tak, wiem, że to jest gun. Nie musicie mi tego mówić, bo założę się, że wielu z was chciało. No, o kurwa, ile ich tu jest! Pomocy! Nie chcę tu być jednak, zmieniłem zdanie. Dobra, kolejny chopper support, serio? Tak bardzo mnie nienawidzicie? Czy może tak bardzo się mnie boicie? Dobra, trochę ich tam jest. Tutaj chopper support, kurwa. Ało! Wleciałem w śmigieł! O, nie tym razem. Żegnaj, panie kolego. Dobrze, że nie mają tutaj działek przeciwlotniczych w tych bazach, bo było gorzej. Morduję ich tutaj. Ja muszę jeden, kurwa, przycisk nacisnąć. Już będzie fajnie, no tylko muszę go właśnie jeszcze nacisnąć. Ty, co do mnie strzela? To ludzie! To zwykli ludzie do mnie strzelają. Niezwykłe. Ty, tam rebelianci jacyś walczą chyba. A nie, przyjechały jakieś takie randomy z tej ich armii i mnie napierdalają z ulicy. Dobra, czy dużo jest tutaj jeszcze przeciwników? Nie wygląda na to. Tutaj jakiś frajer stoi na pewno. Oni są strasznie odporni jak na minigun z helikoptera, widzicie? Oni w ogóle nie chcą, kurwa, umierać. Temu przerwałem wzywanie wsparcia. Dobra, YOLO. Tutaj chcę się podsunąć i aktywować to gówno. Szybko! Dobrze! Perfekcyjnie! I spierdalam stąd wznieść flagę! Bo generalnie to jest ostatnia rzecz, która mnie dzieli od zwycięstwa tutaj. Dobra, poprzeciągajmy się. Dolecimy tam wingsuitem przez miasteczko. YOLO. Okej, okay, okej. Okay. Powoli, powoli i fajnie. I pięknie, i flaga wzniesiona. Miasteczko uwolnione. Prawie cały obszar porobiony. To mi się podoba. Hehej! Kolejne rzeczy się odblokowują, jakieś bazy też mogę rozwalać, żeby mi się bronie odblokowywały w zrzutach. Cywilny pojazd, bla bla bla, tunelowy przelot, jakieś pierdoły straszne mi się tu odblokowują. A oczywiście coraz więcej chaosu tutaj generujemy. Tam jakaś szalona broń, zróbmy może tak. Zrzut chcę sobie zamówić. Musisz mieć marker, a nie mam markerów? O kurwa, skąd ja mam wziąć markery? Czasami są te markery tak oznaczone śmiesznie, ale nie wiem skąd je w tej chwili wziąć. Dobra, bez znaczenia. Co to jest w ogóle? Aha, takie coś. O, ja pierdolę. To może być ciekawe. Trybiki potrzebne, szybsze przeciąganie się. O, brzmi interesująco. Otrzymaj dodatkowe punkty. Spróbujmy sobie to zrobić, wiecie? To jest interesujące. Jakieś takie wingsuitowe wyzwanie i zaczynałeś tam gdzieś jeszcze u góry. Swag! The rebellion has freed the beautiful cliffside town of Colisarosa, my friends! No more speaker towers, propaganda bands or creepy statues! Do góry! We must never stop fighting! Ach tak, wingsuit. To nie powinno być, kurwa, możliwe, to co ja tutaj robię. Przynajmniej takie mam wrażenie, ale no cóż, najwyraźniej jest. I co ja z tym zrobię? Nic. Tu mamy chopera, ale mamy też wyzwanie. Spróbujmy podołać temu wyzwaniu. Wątpię, czy się uda, ale może coś z tego będzie. Myszka mi się pokazuje, nie chce. Dobra, lecimy w takim razie. To mnie zrzuci z tego helikoptera. No i wszystko jasne, nie mam niczego do picia, cierpię. Dobra, spróbujmy zatem. Skacz! YOLO! A widzę, że przez pierwsze czerwone mi tak po prostu przeleciało na luzie. Oczywiście pewnie też będę musiał się, wiecie, przyciągać do ziemi, żeby troszeczkę prędkości odzyskać. Ohohoho. Okej, dobra, to się w miarę udało. Żebym nie stracił zaraz jak szalony tej prędkości, kurwa, no i zjebałem. No już, no i chuj. Ty kurwa, i tak dwa trybiki dostałem, nie wierzę. Jedna liczba trybików do zdobycia, aby odblokować ten mod. Nie, no to oczywiście, że spróbuję jeszcze raz, kurwa, byłem tak blisko. Znajdź starożytne grobowce, aby zyskać dostęp do moździerza jakiegoś. Ja jebie. Damn. Mam nadzieję, że... No właśnie, dobrze, wyrzuciło mnie z powrotem do helikoptera, bo już myślałem, że wiecie... Wrzuci mnie z powrotem do tego, wiecie, na miejsce startowe misji i każe mi jeszcze raz, wiecie, klikać i wzlatywać, kurwa, trochę chujowiej mi idzie tym razem, ale może dam radę. A! Kurwa mać! Dobra, dam radę, byle kurwa nie umrzeć. Okej, okay, zdobyłem dwa trybiki już. Ajajajajaj, chujnia. Ojojojojojojojoj. Ty tutaj, tych czerwonych, ile jest, niech to pała pierdolnie, no!
O, rekord pobiłem, no ale to mi nie da trzech trybików chyba, no. Jest, są trzy trybiki, okej. To dobrze. Znaczy, że mam odblokowaną mod, jej, szybsze przyciąganie się. Bardziej dam radę się wypierdolić. Następne w kolejce, pewna ręka, nie wiem co to zrobi niby. O, że mogę, wow, a, szalenie to wygląda. Dobra, czyli wyzwania się opłaca robić, żeby dostawać mody. Jak dobrze, że wcześniej przeczytałem sobie, jak się mody odblokowuje. To się dowiaduję teraz. Ale trudne jest latanie tym wingsuitem. Ewidentnie mi to nie idzie i gra się chyba kurwa zacięła. Nie, musiałem kliknąć, ale mi nie pokazało informacji o tym. Jej! Dzięki, Just Cause. Zobaczmy ten ekran modów, bo to mnie interesuje, co tam się dzieje. Nie, 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 nie chciałem jeszcze raz. A dobra, kurwa, jolo, ostatni raz. Spróbuję. Na spokojnie, może więcej trybików teraz wykręcę tak po prostu. Za te idealne może przeloty. O, widzicie? Już, kurwa, 2000. Oczywiście do jakichś liderboardów światowych mnie tutaj pewnie porównuje. Kiedy ja nie chcę. O, nie! Ojajajaj, i chuj! A to zdecydowanie nie to było, co ja chciałem. Ale i tak trzy trybiki będą? Nie. Dobra, kontynuuj. Tak, super. Pewna ręka, zajebiście, ale chcę wyjść. O, tego ekranu mi nie pokazało. 24, 29, nie wiem ile, jaki był mój rekord. O, patrzcie, mamy rankingi, mamy też jebaczy tutaj, kurde. No, cienko. To jest zdecydowanie wirus, to jest jeden właśnie z jebaczy ze streama, którego dodałem. O, mogę sobie ducha na rankingu pokazać, fajnie. Dobra, kontrol wyjdź, wyjdźmy sobie z tego, chcę otworzyć comlink właśnie moda. Odblokowano mod, aktywujmy go, no dobra, w porzo. Mody, tutaj strony modów zmieniamy tymi, proszę bardzo. Szybsze wciągnięcie, no kurwa mać. O, teraz. Przytrzymaj lewy trigger podczas wciągania, aby uzyskać przyspieszenie. To ja muszę coś klikać. Okej. A to jest co? Przytrzymaj podczas korzystania z techniki procy, aby uzyskać przyspieszenie. Okej, a to ostatnie. Przytrzymaj lewy trigger podczas przyciągania się, aby uzyskać przyspieszenie. Aha, tylko po prostu jeszcze większe. O kurwa. Mocne te przyspieszenia to. Naciśnij Y po zaczepieniu się, aby złożyć wingsuit i przyciągnąć się do celu. O! To do tego moda potrzebuje, to dobrze wiedzieć. Wykonuj wyzwania tor wingsuitowe, aby odblokować mody podróży. A to skurwysyny. Zmuszają mnie, kurde, od takich rzeczy, a żeby to zrobić, to szał zniszczenia. Szklane granaty i tak dalej. No dobra, dobra, czyli mogę sobie teraz na przykład się przyciągnąć do czegoś, tak? Wypróbujmy to sobie tutaj. Wow, czuć! Czuć tą prędkość. Trzeba przyznać, a jak jestem na tym, na spadochronie, to też to jest? Chyba tak, przyciąga się troszeczkę mocniej, to mi się podoba, to mi się podoba. Spróbujmy jeszcze raz, tylko tutaj, teraz tak. I przyciągnięcie, i zwiększona prędkość, i otarłem sobie brzuchol, dobra, ale żyje, ale żyje. Spoko loko, to może jeszcze jakieś wyzwanko sobie zrobimy, o. No i to mi może pomoże w jakimś moim uzyskiwaniu większych prędkości. Jest taka szansa, ale z drugiej strony jest też szansa, że rozpierdolę sobie całe moje życie. Ale czuć, czuć tą zwiększoną prędkość, to trzeba przyznać. Mody podróży, no, mody podróży to są te, które mnie chyba w dużym stopniu interesują, dlatego skurwysyny normalnie takie rzeczy mi każą robić. A co się tutaj dzieje? To jest jakaś baza, o lol. Hey, what's the matter, guys? Siema. Wy... O! Jezus, kurwa, miałem rakietnicę wybraną! Nie o to mi chodziło. Hakujemy! Postrzeli mnie ktoś? Nie, zdążyłem. Ja jebie, to nie było to, co dokładnie planowałem. Nie, 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 zmień broń. Nie mam amunicji, okej. Okay. Do tego też nie mam, do tego mam. Do widzenia! Hadong! Może mogę zwiększyć moc tego przyciągnięcia się do Pausztajna. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Wszyscy moi przyjaciele, ele. Ty tam lecisz, do drzwi. Ohoho! O, zamknęłem im wjazd. Dobra. Coś tutaj jeszcze mogę rozpierdolić. O, to mogę rozpierdolić. Proszę bardzo. To sobie tutaj zrzućmy. To jeszcze tutaj przyczepimy kolejne. A przyciągnijmy się tutaj i pooglądajmy piękne wybuchy. Ui, pięknie. Dobra, co jeszcze? Widzę nawet, co jeszcze tam się znajduje. Mamy talerz! Broń tam mamy. No to broń też mogłaby być przydatna, ale to już jebać w tej chwili.
Tutaj jeden i drugi. I zeskakujemy. I żegnaj, talerzu, kurwa. Tutaj mogę to sobie drzwiczki zdjąć, generator zniszczyć i pięknie! Haha, baza uwolniona. Pocałujcie mnie w penis. Pałsztajny, już ich nie ma w tej bazie. Widzicie, znikają momentalnie i pojawiają się rebelianci. Niespodzianka? Ani trochę. Co my tutaj mamy? Mamy jakieś markery? O, markery się zdecydowanie przydadzą. Jeden tylko? Tak rzadko mogę te zrzuty wzywać? Patrzcie, jak żulą kutasy. Dobra. Oczywiście, że turbo wciągarki użyłem. Coś tu mogę podnieść. O! Ktoś się strzela! Ja pierdolę, jak się przestraszyłem! Tu mogę coś wymienić chyba. Dobra, byle mieć amunicję. To jest ten taki ciężki karabin. Dobra, mamy jeszcze jakieś wyzwania dookoła. Widzę, że wyzwalanie osad odblokowuje mi wyzwania. To już robiłem. Tutaj mam parę rzeczy. Szał w śmigłowcu. Szklane granaty tutaj mamy. A to co jest w ogóle? Bombowa dostawa. Twój pojazd jest bombą, która wybuchnie, jeżeli spędzisz za dużo czasu jadąc poniżej wyznaczonego limitu prędkości. Wow. No i to wszystko mi daje ulepszenia. Są też niestety wyścigi, a wyścigi są pałe. A to jest kurwa co? To chyba skocznia. To wygląda jak jakaś skocznia. Co my jeszcze tutaj mamy generalnie? To wygląda jak miejsce, w którym mogłaby być baza. Podlećmy sobie tam w takim razie. Gdzie mój znacznik jest? W tamtą stronę. Och, kurwa. Tak wysoko? Serio? Tak, takie coś sobie wymyśliłem? Okej. Dobra. Muszę teraz się skupić na wykorzystywaniu dużej ilości przycisków, żeby powiedzmy optymalnie latać, czyli wiecie, turbo wciągarkę aktywować i tak dalej. Żeby wlecieć pod tą górę, to troszeczkę mocy potrzebuję. Dasz radę, Rico! Jesteś mężczyzną! Dasz radę! O, wiedziałem. No kurwa, wiedziałem, widzicie? Ja to wiedziałem. O, mamy helikopter, on się może przydać. Zaanektujmy go. O, jest mój. Dziękuję! Wsiadamy! Wykorzystamy ty, gościu, który wzywał, kurwa, te posiłki spadł na dół. Niszczymy, o kurwa, działko plot. Nie, 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 nie. Chcę zniszczyć ile mogę, zanim kurwa zginę. Dobra, okej. Nie, 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 dobrze było, dobrze było. Chcę polecieć do przodu. Kurwa, nie chcę stać na ziemi. Na ziemi bycie to najgorszy pomysł na świecie. No i mamy działko przeciwlotnicze. Ten chuj zniszczył cały mój piękny plan. Dobra, muszę ich tutaj pomordować, bo innej opcji nie ma. Gdzie jesteście? Tutaj jesteście, pięknie. O, snajper! Jebaka leśny, jak zginął, pięknie. Dobra, to chyba... Nie, 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 ktoś tu wzywa posiłki. Chuj, chyba zdążył, niech to Pałsztajn strzeli. Dobra, mam jeszcze tylko generator do zniszczenia i miejscówka jest nasza. Tak więc raczej pikuś, bo generatory są gdzieś tutaj. Chodźmy, chodźmy. Oj, a, chuj, co ja robię? Nie chcę. Dobra, żegnaj generatorze. Tarararu, pięknie, transformator, generator, jeden chuj. I baza uwolniona. I widzicie, i tak wygląda w dużej mierze Just Cause. W sensie taka jego najprzyjemniejsza część. Widzicie, nie wykonuję misji, od razu się nie wkurwiam. Boli mnie trochę to, że upgrade'y są uzależnione od wyzwań, które robimy, a nie od innych rzeczy. No ale cóż, widzicie, tutaj teraz mamy do załatwienia jeszcze tylko jedno miasteczko, czyli te wszystkie tam projektory, jakieś szczekaczki, pomniki i tak dalej, posterunki policji, billboardy. To jest chyba największe z tych trzech miasteczek, najwięcej rzeczy ma w sobie. Coś mnie napierdala? Nie, a kontroler mi wibruje. A, no i mamy oczywiście też taką dużą, dużą bazę wojskową, którą też możemy rozpierdolić. No i tak w każdym z tych jebanych obszarów. Zresztą macie po lewej wypisane, ile tam jest jakichś miejscowości albo obszarów czy baz, które się tam znajdują. Generalnie jak oczyszczę cały ten obszar, no to nie będzie już czerwony. Będę miał różne punkty fast travelingu, chociaż już teraz ich tam parę mam. Placówki, nie placówki. Tutaj jakieś markery też chyba mam, to sobie chętnie marker podniosę. A, tu jest broń. O, amunicja, bardzo miło. Tutaj grenady chyba takie standardowe. Coś tu... Aha, nasi przyjechali, okej. Okay. Wyglądali hardkorowo, jakby się chcieli po prostu wpierdolić i coś zniszczyć. Widzicie? Tam się w końcu udamy. Tam widzę jakąś bazę chyba przeciwników. W którą stronę jestem skierowany? Tam. Coś widzę, jakąś bazę, ewidentnie. Mam ochotę ją rozpierdolić. O, tu będzie coś potężnego. Polećmy sobie tam. Nie, żeby to rozpierdolić, ale żeby tam po prostu zobaczyć, co się znajduje. Nie, drzewo! Jebane.
O, zdecydowanie jest baza przeciwnika. O, ho, 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 jaka potężna baza przeciwnika. Chcę tam sobie przylecieć tylko i wyłącznie po to, żeby ją oznaczyć tak naprawdę. Wkraczam do nowej prowincji, fajnie. Tutaj chcę sobie przelecieć, żeby mieć ją po prostu na ekranie. Nie będę tutaj żadnej rozpierduchy jeszcze robił. Odkryto nową lokację. No właśnie, i o to mi chodziło. Strefa walk. No ja wiem, dlatego się trzymam raczej z daleka. Szkoda, że byłem tak wysoko, a teraz jestem tak nisko, ale to już... To nic, to nic. Ciągnij, Riko! Wierzę w ciebie! A, jesteś najlepszy w ciągnięciu. Chuj, to żem wylądował. Dobra, obława niby w toku, ale ja tam tak zaleciałem i spierdoliłem, więc mnie raczej zgubią w tej chwili. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Myślę, że dzisiaj na wieczornym streamie będziemy kontynuowali rozpierduchę, po prostu latali od miejsca do miejsca, robili wyzwania, robili to i tamto i po prostu starali się jak najwięcej podziałać, spowodować jak najwięcej chaosu, jak najwięcej rzeczy rozpierdolić, pobawić się może pierdołami, ale generalnie wiecie, mamma mia! Kurwa, gonią mnie, no autentycznie mnie gonią cały czas, co za pałsztajny. Dobra, ale jak już mówiłem, w tym miejscu ten odcinek kończymy. Mam nadzieję, że wam podobało drzewa, nie! The target escaped. No, tak więc widzimy się dzisiaj na streamie. Mam nadzieję, trzymajcie się i pa pa.